Cześć, z tej strony Natalia, a dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem dotyczącym marki Zoologist. To jest marka, o której już mówiłam na swoim kanale. Do zobaczenia, pierwszy odcinek jest dokładnie tutaj, jeżeli jesteście zainteresowani tą marką. Dzisiaj kolejne trzy zapachy, w tym jedna nowość z tej marki, więc jeżeli jesteście zainteresowani, o czym dzisiaj będę opowiadać, to zapraszam Was do oglądania dalej. Na pierwszy ogień pójdzie sowa śnieżna, czyli ta nowość, o której wspominałam już we wstępie. To jest zapach, który ma przywodzić na myśl koniec zimy, początek wiosny, czyli moment, w którym śnieg topnieje, a z podśniegu wydobywają się pierwsze kwiaty. Natomiast dla mnie ten zapach to jest zapach babiego lata, końca lata. No bo dla mnie ten zapach pachnie jak łąka, skoszona, nasłoneczniona łąka, w której to łące znajdowały się i źdźbła trawy, i różne ciekawe kwiaty, i to wszystko połączone ze sobą, skoszone gdzieś końcem sierpnia i początkiem września, daje taki dokładnie efekt, jaki czuję w tych perfumach. Śmieszna sprawa, bo oczywiście w tej kompozycji czuję kwiaty, ale mocno też czuję kokos. Takie mleczko kokosowe, bardzo kremowe i bardzo ewidentnie wskazujące na kokosa. No i tutaj mam taki rozdźwięk trochę, bo wydaje mi się, że ten kokos miał imitować kwiaty, natomiast kokos jest po prostu kokosem i ja nie czuję w tej nucie nic oprócz właśnie aromatu kokosa. Więc mam tutaj trochę rozdźwięk, dlatego że kokos nie pasuje mi jakoś do tej całej scenerii trawiasto-łąkowej, natomiast chyba rozumiem zamysł twórcy, który chciał przez tego kokosa podkreślić słodycz kwiatów. Niestety dla mnie jest to ewidentny kokos, który tutaj pasuje, a właściwie kompletnie nie pasuje do tej kompozycji. Ale zostawmy tego kokosa, bo sam zapach jest naprawdę ciekawy i bardzo mocno przychodzi mi na myśl inny zapach, który mam, znam i lubię, czyli zapach L'Artisan Parfumeur Premier Figuier. Premier Figuier to jest zapach bardziej prosty według mnie, bo tam jest po prostu mleko i siano, natomiast tutaj, w sowie śnieżnej, ten zapach jest dużo bardziej głębszy. Dużo więcej niuansów możemy z niego wyciągnąć niż z kompozycji L'Artisan Parfumeur. Przez chwilę też w tej skoszonej łące pojawiają się gałązki czy listki mięty. I w pewnym momencie temperatura zapachu troszkę się obniża, ale mimo wszystko nadal jest to zapach bardzo słoneczny i te listki mięty jedynie stanowią takie malutkie igiełki wsadzone w tą słoneczność tego zapachu. Zapach pachnie na mnie spokojnie cały dzień, choć jego projekcja, powiedziałabym, jest raczej średnia. Tak jak wspomniałam, mam wrażenie, że to jest zapach, który kompletnie nie przystaje do nazwy. Spodziewałam się czegoś zimnego, spodziewałam się czegoś bardziej tundrowego, tajgowego, syberiowego, czegoś bardziej imitującego śnieg, natomiast tutaj czuję tylko beskidzkie, nasłonecznione łąki koszone końcem lata. Co, muszę przyznać, jest bardzo pięknym wrażeniem. Pytacie mnie, komu te perfumy polecam, to według mnie jest to unisex. Może odrobinę przechylony w stronę kobiet, ale nie jestem pewna tego stwierdzenia. Więc raczej pozostańmy przy tym, że jest to czysty unisex. Swoją recenzję tego zapachu, taką porządną, długą recenzję, nagrała też Las Zapachu, więc jeżeli jesteście ciekawi, co ona myśli o tych perfumach, to zapraszam Was tutaj. Kolejny zapach dostał się w moje ręce mocno przypadkowo, bo chciałam bardzo mocno przetestować sowę śnieżną i nietoperza, o którym zaraz. A jeżeli chodzi o trzeci zapach, to zapytałam panią ekspedientkę, jaki jest jej ulubiony zapach i ona powiedziała, że bardzo lubi bobra. No więc drugim zapachem, o którym dzisiaj powiem, jest bóbr.
I początek tych perfum jest niesamowicie sympatyczny, bo rozpoczynają się one kwiatem lipy i piżmem. Absolutnie uwielbiam zapach kwiatu lipy, nie tylko w perfumach, nie tylko w herbatce, ale też na drzewach. I jest to jeden z moich ulubionych zapachów w przyrodzie. Połączone z takim bardzo sympatycznym, puchatym piżmem daje bardzo, bardzo miły, sympatyczny efekt na początek. Nie mamy od początku żadnej wskazówki dotyczącej tego, że jest to zapach sygnowany czy inspirowany jakimś zwierzątkiem, w tym przypadku bobrem, ale idziemy dalej w tym zapachu, ten zapach się na nas rozwija, no i potem już jakieś takie wskazówki możemy odnaleźć w tym zapachu. A to dlatego, że kolejną nutą zapachową, która nam dociera do naszego nosa, jest taki bardzo sympatyczny akord futerka bobra. Co jest bardzo ciekawe, bo ja generalnie kojarzę futra różnych gryzoni z zapachu szafy mojej babci, która miała stare futro z nutri. To nie jest kompletnie ten sam zapach. Tutaj to futerko, jakby czuć, że jest to jakieś futerko, ale jest ono całkiem, całkiem sympatycznie podane. Może być w tym duża zasługa tego kwiatu lipy, który troszeczkę osładza całą kompozycję, traw, które gdzieś w tle grają i drewna, które też jest gdzieś w tle tego zapachu. W kolejnej fazie tego zapachu ta bardzo sympatyczna nuta futerka zmieszana z drewnem, z kwiatami lipy i z roślinnością gdzieś się nam usuwa, a na pierwszy plan wkracza coś takiego bardzo mocno ozonowego, zmieszanego z jakimś bardzo lepkim smarem albo olejem. Mi ten efekt bardzo mocno przypomina taki zużyty olej silnikowy i w zależności od fazy tych perfum, ten olej silnikowy jest mocniejszy, albo też trochę słabszy. Im dłużej te perfumy trwają, tym bardziej to wrażenie oleju silnikowego zmienia się w takie wrażenie jakby oleistej lipy. Co już samo w sobie nie jest aż tak dziwnym wrażeniem, jak ten zużyty olej silnikowy. Perfumy dogasają tym zapachem kwiatu lipy, odrobinę zmieszanym z czymś drewnianym, a to futerko bobra, które na początku pachniało całkiem mocno, gdzieś się w tym zakończeniu kompletnie gubi. Perfumy pachną porządne 5 godzin, chociaż nie jest to taka trwałość jak na przykład perfumy Bee, czyli pszczoła. Jeżeli chodzi o to, komu polecam te perfumy, to według mnie będą świetnie pachnieć na skórze kobiecej. Oczywiście do testów zapraszam również mężczyzn. Dla mnie całkiem sympatyczny zapach i oceniałabym go tak mniej więcej jak Pandę, o której mówiłam już wcześniej w poprzednim filmiku. Kolejny i ostatni zapach, o którym wspomnę, to nietoperz. I tutaj od razu uwaga, że mówię o tym nietoperzu już po reformulacji. Nie znam i nigdy nie wąchałam nietoperza sprzed reformulacji, więc o tych perfumach nie będę tutaj mówić. Jak zatem pachnie nietoperz po reformulacji? Od razu po psiknięciu mamy mocne stężenie amolu, ale to wrażenie szybko ucieka i zastępuje je inne. I w tym kolejnym wrażeniu mamy dwie główne nuty. Coś zatęchłego, ale raczej suchego, nie butwiejącego i nie mokrego, może takie zatęchłe powietrze albo sucha ziemia i banany. Potem zapach wędruje bardziej w stronę takiej niezbyt suchej, niezbyt mokrej ziemi z zakopanymi w niej owocami. Te owoce jeszcze nie zaczynają się psuć, ale już są mocno przejrzałe, więc bardzo, bardzo mocno pachną spod tej ziemi. Mieszają się z aromatem samej ziemi, co daje dosyć specyficzny, ale właściwie niezły efekt. Zapomniałam dodać, że te owoce zakopane w ziemi to są owoce egzotyczne. I prym wśród nich dalej wiedzie banan, którego znamy już z początku.
Banan jest bardzo kremowy, bardzo dojrzały, wręcz przejrzały, taki bardzo, bardzo tropikalny. Potem do całości dochodzi jakaś taka bardzo ostra nuta aldehydowa, jakby nuta przeciągu w tej jaskini, w której znajduje się nasz tytułowy nietoperz i czegoś mocno skórzanego. Nie mam pojęcia, jak pachnie nietoperz, ale potrafię sobie wyobrazić, że wszystko to, co do tej pory Wam opisałam, może przywodzić na myśl nietoperza w jaskini, który właśnie żywi się owocami. Muszę przyznać, że na mnie jest to zapach kompletnie nienoszalny. Wydaje mi się bardzo męski, w przeciwieństwie do bobra, który wydawał mi się bardziej kobiecy. Jest to taki zapach ziemisto-gnijąco-owocowy. Nie jest to w moim typie, w typie mojego partnera tym bardziej, ale potrafię sobie wyobrazić, że na odpowiedniej skórze, zwłaszcza męskiej, to będą naprawdę genialne perfumy. I znów nie mamy do czynienia z tytanem trwałości, no bo te perfumy na mojej skórze też pachną około 5 godzin. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, kiedy czasami nosicie perfumy, że są perfumy, które niby pachną Wam dobrze, niby nic z nimi nie jest nie tak, ale kiedy je nosicie, macie wrażenie takiego uwierania, tak jakbyście mieli buty, w których byłby kamyk, taki malutki kamyczek, którego nie moglibyście wyciągnąć i on by Was cały czas uwierał w stopę. I ja właśnie tak mam z tymi perfumami. Niby nic z nimi nie jest nie tak, ale cały czas w głowie mam to, w czasie ich noszenia, że to totalnie nie są perfumy dla mnie. Dlatego w mojej kolekcji na pewno się nie znajdą, ale ja zachęcam, tak jak zachęcam do testów wszystkich perfum Zoologista, żeby się z nimi zapoznać. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek o marce Zoologist. Ja Was serdecznie zachęcam do podzielenia się opiniami, czy już próbowaliście jakiś zapach z tej marki i co o nim myślicie i czy w ogóle może planujecie zakup jakiegoś albo planujecie testy jakiegoś zapachu. Koniecznie napiszcie mi o tym na dole w komentarzu. A ja na razie się z Wami żegnam. Zapraszam do kolejnych filmików i na 100% będzie jeszcze marka Zoologist na tym kanale. A na razie się z Wami żegnam, no i dziękuję za to, że byliście ze mną i oglądaliście ten odcinek. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!